Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanic So i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku znajdowaliśmy się właśnie w tamtej lokacji. No i wykonywaliśmy bodajże misję, w której tam musieliśmy uratować gościa, jak gdyby z Czerki, który tam infiltrował ich placówkę i zdobył jakieś tam dokumenty, ale się ujawnił, został zmaskowany, no i po prostu go chcieli zabić, a myśmy mu pomogli. Także jeszcze zaznaczę na początku tego odcinka, że ogólnie strasznie dziwnie mi się teraz nagrywa to dlatego, że po prostu teraz postanowiłem, bo wcześniej kiedy miałem ten nasłuch na słuchawkach, to niestety, no dziwnie mi się nagrywało, szczerze powiem, ponieważ ten lag lekki w słuchawkach był naprawdę przeszkadzający. No i teraz nagrywam na słuchawkach. Mam ogólnie sam dźwięk słuchawek na maksa podbity, tak więc praktycznie nie słyszę tego, co mówię, co też jest trochę dziwne, no ale jakoś myślę, dam radę komentować. No i tak po prostu będzie lepiej, niżeli gdybym właśnie miał ten nasłuch mikrofonu w słuchawkach. Tak więc dobra, kontynuujemy oczywiście naszą grę. No i tak, odpalmy sobie najpierw mapę. No i najprawdopodobniej udamy się, myślę, zrobić tą misję poboczną. Tutaj będziemy musieli jakieś unieszkodliwić jakieś droidy obronne, które tam się chyba wymknęły spod kontroli. Ale najpierw będziemy musieli wyjść z tej lokacji. A tutaj, jak widzicie, mam kilku przeciwników. Tak więc pokonamy ich sobie na szybciutko. Tak jak mówię, mam nadzieję, że mój komentarz wyjdzie całkiem spoko, że nie będę mówić za głośno ani za cicho, ponieważ w tym momencie, kiedy walczę, nie słyszę nic praktycznie, co mówię. Tylko lekkie, jak gdyby, echo i naprawdę ciężko mi po prostu wiedzieć, czy dobrze mówię, bo nie słyszę tego po prostu. No tak więc mam nadzieję, że tak czy siak ten komentarz wam się spodoba. Tak więc w tym momencie musimy jeszcze oczywiście kilku wrogów pokonać. Co prawda zastanowało mnie, ale nas to za bardzo nie obchodzi, bo tak czy siak dostaliśmy dzięki temu fokus. Użyjemy sobie na nim nieco lepszych ataków, żeby go pokonać jak najszybciej. Także jeszcze być może zaznaczę, pewnie po nagraniu tego filmu napiszę to na Facebooku, ale ponownie przeniesiemy Q&A z piątku na niedzielę. A to dlatego, że po prostu w piątek cały dzień mnie w domu nie będzie, od 8 do najprawdopodobniej gdzieś jak 22, nawet później mnie nie będzie w domu, ponieważ mam do szkoły na 8. No i oczywiście na tą 8 jadę. Kończę co prawda o 13, ale będę musiał siedzieć w międzyrzecu do 19 mniej więcej około, ponieważ no nie będę miał za bardzo jak wrócić do domu. A potem o tej 19 po prostu będę jechał już do Białej Podlaskiej na seans Gwiezdnych Wojen Przebudzenia Mocy. Bo tak jak już chyba wam o tym mówiłem, mam już zaklepane bilety, mam je nawet przy sobie. I na 20 mam właśnie już sam film, no i po prostu pojadę wtedy do Białej. No i tak jak mówię, gdzieś tak pewnie o 22, 3 dopiero do domu wrócę, przez co no nie będzie mnie cały dzień przy komputerze. No i dlatego właśnie przesyłam Q&A, bo tak czy siak najprawdopodobniej nie zdążę go zmontować, ponieważ dzisiaj jest środa, kiedy to nagrywam, czyli miałbym tylko jeszcze tak naprawdę jutro na montaż, wyrenderowanie i wszystko, a wątpię, że uda mi się to zrobić, ponieważ jeszcze nie jestem nawet w połowie, a właściwie to jestem praktycznie na samym początku, ponieważ dopiero zrobiłem intro. Tak więc, no, tak jak mówię, będziemy musieli z tym Q&A-em jeszcze trochę poczekać, tak mniej więcej do niedzieli, oraz także ten stream, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, pojawi się w niedzielę, no bo po prostu uznałem, że tak mi będzie lepiej. Tak więc dobra, pokonaliśmy tutaj już w ogóle kilku tych strażników tego terytorium, nie było to zbytnio wielkie wyzwanie. Tak więc kontynuujemy dalej, zostali nam jeszcze tylko ci tutaj przy głównej bramie. Myślę także, że do nagrywania kolejnego odcinka jednak przyciszę sobie trochę dźwięk w słuchawkach, ponieważ naprawdę to jest takie dziwne uczucie, kiedy mówisz, ale tak nie do końca wiesz sam, co mówisz, bo nie słyszysz siebie, tak? To jest naprawdę trochę dziwne. Tak jak mówię, mam nadzieję, że nie za bardzo krzyczę do tego mikrofonu, no bo wiecie, tak jak gdyby to jest taki odruch, że jeżeli siebie nie słyszysz, to chcesz mówić głośniej. No i przez co właśnie mogę, że tak powiem, delikatnie krzyczeć do mikrofonu, no ale mam nadzieję, że tego nie będzie. W każdym razie, udało nam się wyjść z tamtej lokacji. Także was jeszcze przepraszam, jeżeli czasami będę smarkał, ale troszeczkę mi spływa do nosa jakaś taka wydzielina, nie mam, jakiś taki lekki katar, ale taki naprawdę rzadki. I w ogóle mi to w nosie nie zatyka, tylko właśnie po prostu
spływa mi do nosa. Mamy tutaj ludzie po scenie, tak więc pokonajmy ich sobie. Nie powinni stanąć rzeczywiście zbyt wielkiego wyzwania, bo mamy od nich o 4 levele więcej, tak więc tak jak mówię, powinniśmy ich pokonać bardzo, bardzo szybko. No i już tylko ten jeden został, okej. Dobra, pokonani. Tak więc lecimy dalej. Myślę, że nie będę na siłę próbował tych ludzi pustyni zabijać, a po prostu przejdę właśnie do tego questa, który znajduje się już gdzieś tutaj za chwilę. Mam na maksa oddalną mapę, mam. Okej. Mamy kolejnych Tuskanów. No to sobie ich zaatakujemy, pokonamy, żeby sobie tutaj nieco oczyścić tą drogę. No i tam już widzę chyba te droidy, które mamy unieszkodliwić, ponieważ coś tam się z nimi stało i nie słuchałem się już swojego właściciela. Tak więc dobra, ludzie pustyni pokonani. No i teraz tak, czy ja muszę po prostu na tym tego użyć, czy muszę go najpierw pokonać? Okej, teraz mogę go użyć, okej. I dzięki temu chyba mogę go już pokonać, czy coś? Nie mam tego pojęcia. Czy ja tego muszę użyć na martwym droidzie? Szczerze to nie wiem, za chwilę najprawdopodobniej przekonamy się o tym, co trzeba będzie z tym zrobić. I spróbuję po prostu zwłoki tych droidów namierzyć, a następnie użyć tej tutaj rzeczy. Okej, no dobra, namierzmy sobie takie zwłoki. Nie, widzę, że jednak to nie o to chodzi. Ciekawostka przyrodnicza. No i użyłem tego. Dobra, naprawdę nie rozumiem, o co tu chodzi. Aha, dobra, ha, będąc w walce, muszę po prostu na nich go użyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam tak się udało, tak więc teraz też się powinno udać, tak jest, okej. No dobra, czyli po prostu musimy być z nimi w stanie walki, tak więc będziemy sobie po prostu do nich podchodzić, namierzać, czekać aż ten tutaj jakiś tam Ion Gun się zregeneruje, będziemy go używać. Chyba byłem za daleko czy coś. Albo one muszą być chyba ten, lekko uszkodzone. To jest bardzo prawdopodobne, że one muszą być właśnie mieć trochę mniej HP. I dopiero wtedy mogę na nich tego użyć, tak jest. No dobra, tak więc będziemy tak to robić dalej. No i ten jeden jeszcze nam został. Kira, nie zabij go, proszę cię szybko. Nie. Cholera. No dobra, trudno, będziemy musieli jeszcze jednego gdzieś tutaj znaleźć. Tutaj jest na przykład jakiś. Zaatakować go, a następnie użyć tego czegoś. No i nie wiem, dlaczego to nie zadziałało. Czy to ma jakiś procent szans, czy co? Nie mam bladego pojęcia. W każdym razie coś mi się tutaj kamera dziwnie buguje, ale to nic. No i użyjmy tego. Okej, dobra, super, udało nam się. Tak więc dobra. Kilka tych droidów unieszkodliwionych, tak więc bardzo fajnie. Podnieśmy sobie z nich jeszcze tylko tutaj jakieś kredyty i tak dalej. No i zobaczmy, mamy tutaj do oddania misję, jednak także bardzo niedaleko znajduje się misja główna. Tak więc myślę, że w tym odcinku właśnie tam pójdziemy. Jestem tylko ciekawy, czy to jest misja klasowa, czy to jest misja związana z Tatooine. To jest, widzę, misja klasowa, tak więc fajnie. Postaramy się teraz zdobyć jakieś najprawdopodobniej poszlaki na temat mistrzyni Quix, czyli mistrzyni Kiry byłej. No i postaramy się ją oczywiście odnaleźć. Nie chciałbym już walczyć z tymi tutaj Tuskanami, ale raczej chyba tego nie uniknę, bo jest ich tutaj całkiem sporo. W każdym razie na pewno będę chciał zaatakować tych tutaj, ponieważ oni są w trochę mniejszej grupce, przez co będziemy się ich łatwiej pokonać. Aha, bo to był trochę silniejszy przeciwnik i dlatego po prostu byli oni tylko tutaj we dwóch w grupę, a nie we trzech. No w każdym razie go również powinno nam się bez problemu udać pokonać. No i okej, rozwaleni. Mam tutaj jakiegoś kolejnego tego silniejszego Tuskana. Tak więc jego również zaatakujmy. Spróbujmy go pokonać, a następnie postaramy się już dojść tam, gdzie dość mamy. Czyli gdzieś w tamtą trochę bardziej stronę. Okej, użyjmy może Belly Dance'a. Niechaj zginie jak on jak najszybciej. No i okej, dobra. Tak więc podnieśmy jeszcze tylko z niego rzeczy. Może na tych użyjemy sobie tego wybuchającego. Okej, super, wszyscy pokonani. Spoko akcja to była. Podnosimy z nich rzeczy. No i wchodzimy do naszej story areny. Najprawdopodobniej tutaj będzie zaraz dialog, ale o tym się za chwilę przekonamy. Zobaczmy. Nie, póki co dialogu żadnego nie ma, ale mam kolejnych Tuskanów. Tak więc pokonajmy ich sobie. Wow, dopiero mam 9. minutę odcinka, tak więc strasznie wolno ten czas leci.
Ale to dobrze, przynajmniej więcej zrobimy w tym odcinku. Okej, kolejni pokonani. Dostaliśmy także oczywiście zadanie bonusowe na to, żeby tych ludzi pustyni 16 wyeliminować. Tak więc myślę, że nie sprawi nam to zbytniego problemu. Podniesiemy sobie tylko z nich kredyty. No i ciśniemy dalej. Oczywiście używam naszych specjalnych ataków na tych silniejszych, o ile mniej będą mnie od nie odrzucać. A niestety tak się stało, tak więc straciłem mojego Blade Dance'a. Ale to nic. Użyjemy na nim tych naszych trochę silniejszych ataków, żeby zjechać Focusa. No i okej, dobra, kolejny przeciwnik pokonany. Tutaj widzę Kira z jakimiś dwoma walczy, tak więc pomóżmy jej. No i okej. Podnosimy to. No i co, lecimy myślę na niższy poziom, ewentualnie najwyższy, za chwilę zobaczymy. Jednak na początku musimy pokonać tutaj tego przeciwnika, tak więc zróbmy to jak najszybciej. Dobrze, że teraz nie użyłem tego Blade Stormu, bo bym nie odrzucił. A tak dzięki temu będę mógł już teraz sobie spokojnie nim właśnie rozwalić. Gdzie jest to wejście wyżej? To jest bardzo ciekawe pytanie. Aha, tu jest to wejście wyżej, ale mam także tutaj kolejnych przeciwników. Tak więc postaramy się ich pokonać jak najszybciej. Okej, dobra. Kolejni padają. Oni są, widzę, dosyć słabi. To była chyba jakaś zastanowiona przez nich pułapka. Ale w każdym razie udało nam się przed nią obronić. Podnieśmy z nich tylko rzeczy. No i wchodzimy na to wyższe piętro, żeby zobaczyć, co tam się dalej będzie działo. Okej, jesteśmy już na piętrze. Mamy kolejnych przeciwników. Tak więc użyjmy ich sobie. Dostaliśmy, widzę, jakieś zadanie, żeby otworzyć jakieś drzwi. Tak więc za chwilę to zrobimy. Jednak najpierw będziemy musieli właśnie tych tutaj ludzi pustyni pokonać. A kiedy to zrobimy, pozostaną nam jeszcze tylko trzej do zabicia. Tak więc dobra, podnieśmy z nich lód. No i otwórzmy te drzwi. Najprawdopodobniej teraz będzie rozmowa. Tak więc ja po prostu będę siedział cicho. A Jedi! Seabrick? I told you help would come. We'd almost given up hope. Thank you for saving our little family. Glad to help. Do you people work at this facility? Have you come to protect the shock drum, like Master Kawix? What happened to her? She defended us against Imperial soldiers led by a Sith. She fought bravely, but the Sith was stronger. I take it the Sith killed her then? I assumed he was going to kill us all. Instead, he captured Master Kawix alive and ignored us. The Sith destroyed your droids, but he didn't harm us. He said we were no threat, that we didn't deserve to die. I've never known a Sith to show mercy. It was almost like the idea of killing us insulted him. He wasn't kind, but I certainly wouldn't describe him as cruel. The Sith and his soldiers took Master Kawix and the shock drum prototype into the desert. Brick and I were attempting to restore power to this facility and track them down when the Sand People attacked. The Sand People won't be a problem anymore, but we need to find that weapon. Can you help? This facility can pick up the shock drum's locator beacon, but not until we restore power. The Sith knocked out all our generators during his attack. If you reactivate them, we can find him, Master Kawix, and the shock drum. No okej, tak więc dowiedzieliśmy się, że mistrzynie Quix porwał jakiś Sith, który, co ciekawe, okazał łaskę dla tych ludzi i ich nie zabijał. Tak więc to jest bardzo dziwne. No i w sumie już sobie przypominam, który to jest Sith, ale nie będę wam jeszcze tego zdradzał. W każdym razie w tym momencie mam zadanie, aby naprawić jakieś tam generatory prądu, po to, żeby móc zlokalizować mistrzynię Quix oraz także tą broń, ten prototyp tej broni Republiki. Tak więc dobra, ponownie znajdujemy się tutaj i zobaczmy mapę. Aha, to są te generatory, tak? Chyba tak. No nie wiem, w każdym razie najpierw użyjmy może tutaj tego wybuchającego, żeby ich zabić. Jeszcze? Nie, okej.
Chwila, gdzie te generatory są? Nie, one są chyba tam dalej, to są chyba te generatory. No dobra, tak więc zaatakujmy tutaj tych ludzi pustyni, nie ma co myślę z tym za bardzo czekać. Użyjmy naszego Blade Dance'a. Okej. On jest niestety medykiem, tak więc będzie się leczył coraz, ale do nas tym nie stanowić problemu i tak go powinniśmy w miarę szybko pokonać. No i okej, dobra. Tak więc podnieśmy z niego jeszcze tylko loot. Chyba nie przejdziemy tędy bez walki, tak więc może od razu ja zaatakuję, żeby zdobyć jakoś tam nad nimi przewagę. Żeby po pierwsze dałem trochę początkowych obrażeń, a po drugie nabić sobie więcej kusa. Tak, żeby ta walka przebiegła nam po prostu łatwiej. Okej, tam widzę Kira zabiło już jego pomocnika. A teraz musimy jeszcze tylko tego silniejszego człowieka pustyni pokonać. No i będziemy mogli iść już dalej w stronę tych generatorów. Najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze po drodze kilku tych ludzi pustyni zabić, ale to nie powinien być zbytni problem. Teraz tak. Czy to są te? Tak, to chyba to jednak są te nasze generatory. Tak więc dobra, je też możemy bez problemu naprawić i przywrócić po prostu zasilanie. Mam tutaj także widzę jakąś zasadzkę zorganizowaną przez Tuskanów, ale nie będziemy się tym za bardzo przejmować, ponieważ oni są raczej słabi. No i okej, udało nam się ich pokonać, tak więc reaktywujmy pierwszy generator. Okej. Tutaj mamy gdzieś zapewne drugi, tak jest. Okej. Pokonajmy najpierw tych tutaj Tuskanów i za chwilę aktywujemy trzeci. Okej, kolejny chyba pokonany. Tak więc pozostało jeszcze tylko trzech. No i niestety rozładował mi się telefon. Super, tak więc nie będę miał stopera. A z tego co patrzyłem, teraz mam mniej więcej 17 minutę. Tak więc jeszcze chwilę możemy pograć. Postaram się to zrobić w miarę na oko. Mam nadzieję, że dobrze trafię z długością tego odcinka. Póki co ponownie musimy się wrócić tam, tak więc pobiegnijmy tam jak najszybciej. No i myślę, że jakoś mniej więcej po rozmowie z tamtymi ludźmi zakończymy ten odcinek, ponieważ powinno nam jeszcze to chwilę zająć. Pewnie jeszcze za chwilę będziemy musieli tutaj z kimś walczyć, albo i nie, bo w sumie się chyba jeszcze nie odrodzili. No tak więc fajnie, przynajmniej nie stracimy czasu na tym, żeby bezpodstawnie walczyć z tymi ludźmi pustyni, a po prostu będziemy dalej robić tego questa głównego. Tak więc ponownie wchodzimy do tej tutaj jakiejś placówki. No i wchodzimy za chwilę na górę, idziemy ponownie do tamtych ludzi. W sumie tam nie ma ludzi, tam głównie Javasi są i jedna kobieta. No ale powiedzmy, że to będą nasi ludzie. No i dobra, jesteśmy na miejscu, tak więc pogadajmy z nią. Facility power is back online. I'm afraid that's the only good news I have. I just detected the shock drum's locator beacon. The weapon has been activated. If we don't shut it down, the device will soon reach critical mass. When it does, Tatooine's core will explode. Your home will be fine, Brick. Just tell me where the shock drum is. Pinpointing the shock drum's exact location from here is impossible. The seismic vibrations disrupt our sensors. The general region is thousands of square kilometers. We have to narrow it down somehow. Brick, that's brilliant! The ultrasonic scanners, of course! Whatever you're talking about, we need to find the shock drum fast. Ultrasonic scanners placed in a wide pattern will triangulate the shock drum's seismic disturbances. They'll reveal its location. Installing the scanners is extremely dangerous. The desert region is deadly. Ideally, we'd send an army. Your droids won't be ready soon enough, Brick. This Jedi is our only hope. I feel Master Kwik's reaching out to me. Something terrible is happening to her. We'll save her. That's a promise. Take the ultrasonic scanners. Place them at these map coordinates. We'll contact you by holo once we've triangulated the shock drum's location. Good luck. No i okej, tak więc w tym momencie dowiedzieliśmy się o tym, że niestety z tego miejsca nie możemy odnaleźć lokacji tej broni, ponieważ są jakieś tam wstrząsy i one zaburzają skanery. Ja na w każdym razie ten jeden z Javasów wpadł na pomysł, żeby po prostu
użyć jakieś tam, jak to się nazywa, jakichś tam sensorów i gdzieś tam je włożyć w ziemię i dzięki temu będziemy w stanie namierzyć źródło drgań. No i właśnie osiągnąłem kolejny level Legacy. Tak więc fajnie, mam już czwarty level. Szczerze nie wiem, co to za bardzo Legacy daje, tak więc w sumie nie będę się chyba tym zajmował, chociaż możemy w sumie nawet zobaczyć. Dobra, szczerze nie wiem, co to jest, no i raczej nie będę się w to zagłębiał, ponieważ nie chce mi się. Tak więc zamknijmy to sobie tutaj ładnie wszystko. No i tak się właśnie teraz zastanawiam. Nie mam stopera, tak więc nie mam bladego pojęcia, ile nagrywamy. Coś czuję, że jesteśmy około 20 minuty. Tak więc myślę, że chyba w tym odcinku zakończymy. Nie w tym odcinku, tylko po prostu teraz już zakończymy ten odcinek. Ponieważ teraz najprawdopodobniej będziemy musieli się udać gdzieś dalej. Tak więc, żeby już nie przeciągać tego odcinka, to myślę, że skończę teraz. Zresztą zobaczmy sobie jeszcze tylko na mapę. No jak widzicie, jest to troszeczkę dalej od nas. Tak więc myślę, że pójdziemy tam już w następnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Przepraszam was, jeżeli mój komentarz znowu był jakiś taki trochę dziwny, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie słyszę praktycznie tego, co mówię, bo mam słuchawki i nie mam tym razem nasłuchiwania mikrofonu. No ale tak czy siak mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.